Premierę przedstawienia dla dzieci na scenie ATM na Bielanach nie bez powodu zaplanowano na Dzień Dziecka. Premiera spektaklu będzie jednocześnie inauguracją małej sceny na Bielanach, teatru skierowanego do najmłodszych. Postanowiliśmy otworzyć małą scenę z myślą o najmłodszych widzach, czyli o dzieciach w wieku 3-7. Nie tylko z Wrocławia, ale też nastawiamy się w ogóle na cały Dolny Śląsk, na okoliczne wioski. Mamy świetną infrastrukturę tutaj dojazdową, mamy darmowy parking dla autobusów, spektakle będą trwały około godziny. Pierwszym spektaklem granym na małej scenie ATM jest bajka o przyjaźni. Historia opowiada o trójce kolorowych przyjaciół. Którzy spędzają ze sobą praktycznie cały wolny czas. Pewnego dnia ich beztroskę przerywa pojawienie się w ich życiu osoby szarej i zupełnie do nich niepasującej. Bajka jest o tym, czy potrafimy przyjąć do siebie kogoś nowego, do wspólnej zabawy, do wspólnego życia, do wspólnej przygody. Czy koniecznie ten nasz zewnętrzny wizerunek musi nas na tyle zamknąć, że nie wpuścimy nikogo z zewnątrz do nas. Od jesieni, po przerwie wakacyjnej, spektakl będzie wystawiany na małej scenie kilka razy w miesiącu. Także próba generalna dzień przed premierą miała już swoją pierwszą widownię przedszkolaków. Dzieci uczą się wchodzenia w kulturę, oglądania wytworów naszej kultury, ale też po prostu przebywania z nimi. Każda wycieczka w ogóle jest czymś niesamowitym dla dzieci, a jeszcze wycieczka do teatru jest czymś magicznym na pewno. Następny popremierowy spektakl zaplanowany jest na 6 czerwca. Beata Nowak, Echo 24.